Witam wszystkich. Tak jak mnie Dominik przedstawił, Szymon Markiewicz, na co dzień inżynier do spraw oprogramowania Embedded. To jest ważne. Programista Embedded, czyli ja na co dzień programuję elektronikę, czyli wszystko, co się znajduje w urządzeniach, które są wokół nas, czy to w pralce, czy w woziku marsjańskim, prawda? Wszędzie mamy elektronikę. I dlatego także interesuję się programowaniem rzeczy, które są w domu, czyli inżynier domu, mój blog, ale często nawiązują do technologii, które są w kosmosie także. Więc będzie to ze sobą ładnie tutaj dzisiaj, mam nadzieję, korelowało, bez jakichś problemów technicznych. Więc prowadzę bloga, na którym przedstawiam swój projekt, który jest automatyczną uprawą roślin wcześniej szklarni, teraz powinienem powiedzieć w Grooveboxie. Zaraz będę o tym opowiadał, o projekcie. No i będę opowiadał także o tych technologiach w przestrzeni, więc mam nadzieję, że coś to Wam opowie o tym, jak się ta gałąź, powiedzmy, technologiczna rozwija obecnie i jakie mamy ciekawe eksperymenty dokonywane w przestrzeni i jak wpływają one na nie tylko tą właśnie moją uprawę w domu, ale ogólnie na uprawę roślin na ziemi, ponieważ te wszystkie technologie się jakoś wiążą ze sobą. Mam nadzieję, że macie jakieś pytania do mnie, więc proszę zostawiajcie je na czacie. Będzie na koniec ładny Q&A, na którym będziemy sobie dyskutować. Wszystkie te pytania będę się starał odpowiedzieć. Nie jestem ze wszystkim specjalistą, tak jak mówię, jestem programistą, więc tutaj jest wiele dziedzin. Mam nadzieję, że na większość tych pytań będę mógł odpowiedzieć. Więc śmiało pytajcie podczas, jeśli coś będzie niejasne. Więc tak, przejdę może do prezentacji, którą dzisiaj przygotowałem. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widać. Tutaj temat i no, ja. Oczywiście mój blog znajdziecie na koniec, więc nie musicie teraz gdzieś tego szukać w Google'ach, w YouTube'ach i tak dalej. Będzie wszystko na koniec. Spokojnie. I dzisiaj tak. Okej. Plan dzisiejszej prezentacji, czyli właśnie ta uprawa roślin poza ziemią. Co się ciekawego dzieje? Uprawa bezglebowa. Opowiem o tym, czym jest uprawa bezglebowa. Takie hasło. No i automatyczna uprawa w warunkach domowych, ponieważ część z tych eksperymentów można sobie zrobić w domu. Mam nadzieję, że może kogoś zainspiruje to właśnie do jakiegoś małego eksperymentu w domu. Cele wysyłania roślin na Księżyc, na Marsa, na przestrzeń kosmiczną są różne. Na początek pożywienie. No, powiedzmy, nie chcemy jeść w przestrzeni kosmicznej tylko tego, co zostało przygotowane na Ziemi. Są na to badania, że jednak ciekawsza dieta jest, jeśli spożywamy coś świeżego, więc warto byłoby rośliny mieć w przestrzeni kosmicznej, móc je jeść sobie na bieżąco, zrywać prosto z krzaczka, prawda? I mieć co jeść? Czy będziemy mieć już jakieś bazy na Księżycu, na Marsie? No to też wiadomo, wysyłanie cały czas pożywienia z Ziemi no, byłoby problematyczne, prawda? Musimy mieć wtedy cały czas kursowanie transportów, a moglibyśmy tak naprawdę przygotowywać sobie pożywienie na miejscu. To znacznie uprościłoby całą sprawę właśnie z tą jedną z podstawowych potrzeb fizjologicznych, jaką jest pożywienie. No i terraformacja, prawda? Jest to temat póki co bardzo odległy, ale myślimy o tym, prawda, żeby jednak przystosowywać planety, które będziemy odwiedzać, do warunków bliskich Ziemi. A nie odbędzie się to oczywiście bez roślin, ponieważ musimy przygotować atmosferę, a mamy takie narzędzie właśnie, które nam dobrze pracuje w atmosferze, pracuje z tlenem, z dwutlenkiem węgla. Są to właśnie rośliny, które mają proces swój fotosyntezy i idealnie działają na Ziemi, prawda? Nasza atmosfera jest dla nas przyjazna, możemy sobie spokojnie żyć dzięki właśnie roślinom, prawda? Gdybyśmy nie mieli roślin na Ziemi, no to nas też by nie było. Więc to są główne cele dla wysłania roślin w przestrzeń kosmiczną.
W przestrzeni kosmicznej już jest trochę roślin, można powiedzieć. Jest dużo misji i badań związanych z roślinami w przestrzeni kosmicznej. Są one wysyłane właściwie od samego początku podróży w przestrzeń razem z człowiekiem. Rosjanie wysyłali już rzodkiew w chyba tych pierwszych misjach razem z ludźmi, więc rośliny szybko poleciały w kosmos. I w zeszłym roku Chińczycy dokonali takiego ciekawego eksperymentu. Wysłali na tą ciemną stronę Księżyca, wiadomo, swój statek Chang 4. Mam nadzieję, że to dobrze wymawiam, troszeczkę słabo z chińskim. I wraz z tą misją poleciał także taki mikroskopijny biom, można powiedzieć, biosfera mała. To, co tutaj widzicie właśnie na zdjęciach. Żeby pokazać skalę, ma to tutaj 16 cm średnicy, 18 cm wysokości i waży około 2,5 kg, troszeczkę więcej. Więc jest to naprawdę bardzo małe, powiedzmy, urządzenie, które miało sprawdzić, jak wygląda uprawa roślin na Księżycu, czy coś się tam da zrobić. Ponieważ oczywiście myślę też o misjach, więc już zaczynają tam wysyłać rośliny. No i tutaj na zdjęciu po prawej stronie jakieś już wyniki tego było widać. Nie był to może spektakularny eksperyment, że tutaj wyhodowano nie wiadomo co, ale coś wykiełkowało. Tutaj właściwie widać bawełnę dokładnie, która wykiełkowała, więc udało się cokolwiek zrobić, udało się zakiełkować roślinę. No, eksperyment trwał dość krótko. No, ta roślina nie zdążyła się tam zbytnio rozwinąć. Szybko umarła, ponieważ nie było miejsca na wystarczające ogrzewanie tych roślin w tym eksperymencie. Przejdźmy teraz do tego, co właśnie zostało wysłane w tym małym biomie. Wysłane zostały tam nasiona bawełny, nasiona ziemniaków, rzepaku, rzodkwi pospolitej oraz prócz tego zostały wysłane także nie jeszcze rozwinięte małe zwierzęta, czyli jaja muszek owocówek oraz jaja jedwabników. No i dodatkowo były jeszcze drożdże. I co dlaczego tutaj zostało wysłane, warto sobie powiedzieć. Nasiona bawełny, ponieważ jest to łatwa w uprawie roślina. Właściwie wszystkie te tutaj rośliny są łatwe w uprawie. No wiadomo, będziemy rozpoczynać od czegoś, co jest najprostsze, nim zaczniemy hodować nie wiadomo co, jakieś wykwintne papryczki, no to zostawimy sobie na koniec jednak. Więc no bawełna, która jest łatwa w uprawie, której może w przyszłości także sobie będziemy mogli szyć ciuchy, prawda, na planetach, które będziemy kolonizować. Nasiona ziemniaków, ponieważ ziemniak jest taką rośliną, którą będziemy chcieli dość szybko uprawiać na planetach czy księżycu, które będziemy sobie kolonizować coraz bardziej, ponieważ ma najlepszy stosunek kaloryczny do tego, jaką przestrzeń on zajmuje i jak dużo potrzebuje naszej uwagi, naszej hodowli. Więc ziemniak jako będzie podstawowe pewnie pożywienie, które zaczniemy sobie masowo uprawiać na Księżycu, na Marsie będzie. Nasiona rzepaku oraz rzodkwi mają tutaj po pierwsze cel, aby przygotować nam biopaliwo. Tak, mielibyśmy tutaj tworzyć z rzepaku i rzodkwi biopaliwo. No, rzepak oczywiście jest to roślina, z której możemy wytwarzać olej. Tłuszcze też są nam potrzebne w diecie. Prawda, ziemniakami już mamy frytki gotowe na Księżycu. Rzodkiew dodatkowo jest idealnym, powiedzmy, wzorem do hodowli w aspekcie genetycznym, żebyśmy ładnie sobie to badali i patrzyli na to z punktu widzenia genetycznego. Drożdże, jaja muszek owocowych, tutaj jedwabnik. Oczywiście muszki owocówki, to już myślimy potem i o jedwabniku, są nam po to, ponieważ potrzebujemy stworzyć sobie małą biosferę, a w tym wszystkim rośliny potrzebują paru rzeczy i na przykład jedną z tych rzeczy jest w atmosferze dwutlenek węgla. Ponieważ mamy fotosyntezę,
część jasną i część ciemną tej fotosyntezy, kiedy w ciągu dnia roślina oczywiście pochłania dwutlenek węgla do odpowiednich przemian wewnątrz rośliny i wydala nam tlen, a w nocy potrzebuje znowu tlenu, aby nam wydalać dwutlenek węgla. Niestety potrzeba nam na tyle tego dwutlenku węgla w ciągu dnia, że potrzebujemy właśnie tutaj muszek owocowych, drożdży oraz jedwabnika, aby ten dwutlenek węgla produkować. Dodatkowo larwy jedwabnika tutaj są także w aspekcie pożywienia przemyślane, żebyśmy mieli jakieś białko. Poza Księżycem już wcześniej były prowadzone badania na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Tutaj mamy piękne zdjęcie słonecznika, który rozwinął się na Stacji Kosmicznej Międzynarodowej. No, nie jest już to pierwszy kwiatek, który tam zakwitł. Jest trochę roślin na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, kolejnych testowanych, co tam się uda wyhodować. Między innymi właśnie był to słonecznik. I tutaj zdjęcie w tle hodowli sałaty rzymskiej czerwonej, to taka odmiana. Jest to wszystko w ramach kolejnych eksperymentów NASA, znajdziecie to od skrótu VEG, czyli Vegetables, i mają taki ładny slogan, to jest mały gryz dla człowieka, ale wielki skok dla warzywka. Piękne, piękne hasło. I faktycznie udało się już trochę tej sałaty rzymskiej czerwonej wyhodować na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Są już nawet kolejne zbiory tej sałaty rzymskiej. Nie jest to pierwszy zbiór, który udało się tam zrobić. Faktycznie została ona zjedzona nawet na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Nie cała, ponieważ część została zamrożona, wysłana na Ziemię do badań. Ale faktycznie można sobie już coś tam zjeść na tej stacji kosmicznego świeżego. Jak widać, jest ono charakterystycznie oświetlona na fioletowo. Tutaj takie małe pytanie może, dlaczego większość takich roślin, takich hodowli widzimy właśnie oświetlonych na fioletowo? Zapraszam może na czacie, można sobie odpisywać na te pytanie. Ja zaraz oczywiście do tego nawiążę, ale może ktoś będzie wiedział. Wiem, że tutaj zostałem poproszony o zadawanie kilka ciekawych zagadek dla jakichś tam zestawów gadżetów, więc możecie pisać, dlaczego prawie światło takie tutaj widzimy fioletowe na tej sałaty rzymskiej. Jeszcze jest tam hodowana, z tego co pamiętam, taka ciekawa sałatka jak mizuna, więc kolejna teraz jest nad tym prowadzone badania nad mizuną w przestrzeni, także jest widać, że tam już zbierana na ISS. No i tak, takie mamy, widzę, że tutaj, no nie do końca tutaj fioletowy można powiedzieć, ale ktoś jest blisko, więc tutaj mamy tą małą hodowlę, jak widać na zdjęciu, roślin. Tylko właśnie tak, zaczyna się robić problem, ponieważ no, jak wyobrażamy sobie naszą uprawę roślin na ziemi, no to widzimy wielkie pola, hektary zasiane różnymi roślinami, zbożami, ziemniakami, rzepakiem itd., itd. No i tak, kojarzy nam się to z ziemią, czyli z polem uprawnym, ale trudno sobie nam wyobrazić, że bierzemy jakąś doniczkę z ziemią na ISS, czy wysyłamy jeszcze kilogramy ziemi na Księżyc, prawda? Taka uprawa musi być dość, powiedzmy, przygotowana na to, że wyślemy tam jak najmniej, wiadomo, koszty transportu, i będzie jak najbardziej zautomatyzowana. Tutaj kolejne zdjęcie pokażę. Tutaj posłużę się małą właśnie wizualizacją stworzoną przez pana Erika von Helvoirta. Nie wiem, czy dobrze wymawiam, niestety też takich języków dobrze nie znam, która została właśnie przygotowana o wyobrażenie naszych hodowli już na Księżycu roślin. To jest ciekawe, ponieważ ta
grafika nie do końca ima się prawdy, już teraz wiemy. I zaraz opowiem, co tutaj jest nieprawdziwego. No i pytanie, ktoś odpowiedział, światło czerwone i niebieskie są najbardziej efektywne. Dokładnie, tak. Światło czerwone i niebieskie są wykorzystywane najbardziej efektywnie przez rośliny, dlatego widzimy zawsze fioletowe. Dokładnie. Są idealne dla fotosyntezy. Dokładnie, tutaj chodzi głównie o fotosyntezę i o to, że światło czerwone i niebieskie są najbardziej wykorzystywane. No i właśnie na tej grafice widzimy światło białe, ok. Czasem stosuje się w takich hodowlach takie światło, ale najczęściej jednak dla oszczędności energii, po co emitować wszystkie pasma światła. Wystarczy nam głównie czerwone i niebieskie, więc takie uprawy byłyby, jak na tej grafice, najprawdopodobniej świecące na fioletowo. I oczywiście byłoby znacznie mniej ludzi niż tutaj, ponieważ dążymy do tego, aby takie uprawy były jak najbardziej zautomatyzowane. No, przy takiej, powiedzmy, uprawie glebowej, to teraz wygląda różnie, automatyzacja, ale w takich dużych szklarniach coraz bardziej faktycznie idziemy w stronę automatyzacji i także rezygnacji w ogóle z gleby. I tutaj to wygląda właśnie jak coś, co będę opowiadał na tej wizualizacji, ma się to blisko, do upraw bezglebowych, gdzie rezygnujemy z ziemi, ponieważ ziemia dla rośliny ma oczywiście pewne zastosowanie, ale nie jest jako taka sama gleba niezbędna. Gleba jest pośrednio potrzebna roślinie. Co jest w tej glebie dla takiego potrzebnego? I tutaj właśnie przechodzimy do uprawy bezglebowej. Podręcznikowo roślina potrzebuje wody, światła, tlenu oraz dwutlenku węgla, o czym wspominałem, substancji mineralnych, odpowiedniej temperatury, wilgotności powietrza także. Więc to są takie rzeczy podstawowe. I no, jak widać, nie ma tutaj gleby. Gleba jest po to, żeby tak naprawdę ten korzeń miał się gdzie trzymać nam oraz żebyśmy mieli gdzie to ładnie zaopatrywać w te wszystkie tutaj substancje mineralne, wodę, właśnie przez korzenie dla tej rośliny. No i najczęściej w naszej glebie część tych substancji mineralnych już jest, prawda? Więc kiedy przejdziemy się na jakieś pole, zasadzimy tam nasze ziarenko, zaczniemy podlewać całą wodą, no to prawdopodobnie możemy uzyskać to, że wyhodujemy całą roślinę aż do momentu, kiedy możemy ją zjeść, taką sałatę, powiedzmy, modelową. Więc wszystko jest, no świeci nam słońce na tą roślinkę, więc to mamy. Podlewamy ją tylko, czasami nawet nie musimy podlewać, bo mamy deszcz w odpowiednich warunkach pogodowych, byśmy nawet tego sami nie musieli podlewać. No oczywiście mamy naszą atmosferę, czyli mamy tlen i dwutlenek węgla. No i temperatura, zależnie no, od strefy klimatycznej, no to w naszych warunkach też jest. No w zimę mało rzeczy rośnie, prawda? Wilgotność powietrza też jest w miarę przez naszą atmosferę zapewniona. Roślina także potrzebuje właśnie, to tak jak wspominałem, umocowania tych korzeni. Potrzebuje sobie gdzieś rosnąć. Odpowiedniego pH oraz oceny zasolenia. Te odpowiednie pH i ocena zasolenia wiążą się troszeczkę z poprzednimi tutaj elementami, ponieważ no, chcemy, żeby roślina miała wszystkie te substancje mineralne, jakie potrzebuje. I tutaj kolejne pytanie. Są takie trzy podstawowe pierwiastki, które potrzebuje roślina. Czy ktoś wie, jakie są tutaj te trzy podstawowe pierwiastki, które potrzebuje roślina? Można napisać w czacie. Kto pierwszy napisze, zapraszam do pisania. Są trzy. Oprócz tych trzech pierwiastków, mam nadzieję, że o, już ktoś napisał, azot, fosfor i potas, dokładnie. To są trzy podstawowe pierwiastki, azot, fosfor i potas. Oczywiście prócz tych pierwiastków roślina potrzebuje soli mineralnych, czyli tam będzie też magnez, miedź, żelazo. To także roślina powinna mieć do odpowiedniego wzrostu, ale o tych trzech pierwiastkach nie możemy zapomnieć. I one są właśnie przyswajane przez rośliny, przez korzenie. Więc
roślina potrzebuje tego, ale roślina nie może mieć ogniwo tego za dużo. I tutaj właśnie dlatego jest często ocena zasolenia, ale tak naprawdę chodzi tutaj o ocenę przy tych substancji mineralnych oraz soli tych wszystkich, czyli tego miedzi, żelaza, magnezu oraz innych pierwiastków nie ma za dużo. Można to łatwo ocenić poprzez przewodnictwo, jeśli na przykład mamy zaraz, tak jak powiem, hodowlę bezglebową, robione jest to. No a pH, ponieważ mamy skalę pH, prawda, która odpowiada tak potocznie, czy nasza na przykład roztwór jest zasadowy czy kwasowy. Chodzi oczywiście o jony wodorowe, ale też nie możemy mieć zbyt kwaśnego środowiska lub zbyt zasadowego dla rośliny, ponieważ tak, żeby to ją zniszczyło. Tak samo w niektórych tych tutaj podpunktach, no, temperatura także też nie może być za wysoka, prawda? Bo nasze rośliny sobie usuną się, spalą. Spalą, to takie potoczne też powiedzenie, ale tak to wygląda. Więc tutaj te pH i ocena zasolenia będzie nam zaraz przydatna, kiedy zaczynamy mówić o hodowli bezglebowej, tak? Hodowla bezglebowa, to tutaj mam przykładowe opisy właśnie hydroponika, bioponika, akwaponika, aeroponika, aerohydroponika. Są to, powiedzmy, warianty różnych upraw bezglebowych. Często mówimy, że nawet bioponika jest to sposób hydroponiki, czy tak dalej, i tak dalej. No te podziały są takie dość nieścisłe często, więc uprawa bezglebowa chodzi o to, że naszą roślinę mocujemy na przykład podłożu mineralnym. Tutaj może pokażę troszeczkę rzeczy, jak wygląda takie podłoże mineralne. Wygląda to mniej więcej tak. Jak wygląda podłoże mineralne? Jest to taki mały koreczek. Tutaj będę teraz miał niespodziankę. Tutaj wyciągnę nawet na żywo. Widzicie, tu jest jeden z takich moich projektów. Też się świeci na fioletowo. Proszę za mały fokus. Z takiego eksperymentu. Wyciągam właśnie z mojej hodowli. Jak widzicie, tutaj roślinka sobie może rosnąć bezglebowo na takim podkładzie mineralnym. Jest to podkład mineralny, który jest neutralny dla rośliny, więc nie wprowadza to żadnego, powiedzmy, wpływu na to, co roślina sobie pobiera. No, roślina na samym podkładzie mineralnym bez wody by nie wyrosła. Teraz takie sadzonki sobie rosną na samej wodzie. Właściwie tyle im wystarcza do rozwoju. I potem oczywiście muszą iść trochę dalej. I właśnie tutaj jest hydroponika, to jest właśnie taki uprawa roślin na tym podkładzie mineralnym, gdzie wraz z wodą oraz specjalnymi nawozami, które dostarczają tych wszystkich pierwiastków, o których tutaj właśnie mówiliśmy, czyli azot, fosfor i potas oraz tych soli mineralnych nam dodają. I uprawiamy rośliny bez tej gleby, bo doprowadziliśmy wszystkie te składniki, które są potrzebne. Możemy teraz doprowadzić światło. Czy to będziemy robić z wykorzystaniem naturalnego światła, czy tak jak tam widzieliśmy na stacji kosmicznej światła właśnie czerwonego i niebieskiego. U mnie tutaj też widać głównie takie światło czerwone i niebieskie, tam sobie świeci, prawda? I jest odbijane przez ściany, żeby tam troszeczkę to oświetlenie nie było tylko z góry. Okay. Mamy oświetlenie, które zapewniliśmy dzięki, powiedzmy, energii elektrycznej. Mamy wodę, jeśli chodzi o tutaj znowu powrót na Księżyc, no mamy tam też wodę, prawda? Teraz ostatnie badania pokazały, że mamy jej więcej niż sądzono. Więc możemy sobie skorzystać z wody, możemy ją potem odzyskiwać, tą wodę. Jeśli chodzi o uprawy bezglebowe, tutaj jest duży plus właśnie o zużycie wody, ponieważ uprawy bezglebowe zużywają
Mam ponad 90% mniej wody niż uprawy klasyczne glebowe. Więc mamy tutaj dużo kolejnych plusów. No i kontrolujemy tutaj sobie tylko właśnie te pH, żebyśmy mieli odpowiednie zakwaszenie, czy tam zasadę w naszej hodowli. Mówi się tutaj o takich parametrach, żeby nasz tam roztwór, w którym są zanurzone nasze sadzoneczki, miał między 5,5 a 6,5 w skali właśnie pH. No i odpowiednie zasolenie, czyli żeby tych soli mineralnych, tych pierwiastków nie było za dużo, no to mamy właśnie też pomiary zasolenia tej gleby. Do kontroli takich właśnie powiedzmy współczynników dla naszej rośliny, no mamy tutaj różne takie, mogę pokazać, jak wyglądają nawozy dla takiej roślinki. I wiadomo, no, kiedy potrzebuje więcej tych soli i tych pierwiastków, no to musimy to dolewać, prawda? Mierzymy EC, że mamy za niskie, czyli musimy troszeczkę dolać więcej naszych minerałów i soli. No lub właśnie mamy na przykład za małe, za duże pH, no to używamy takich składników jak pH plus i pH minus, dzięki którym możemy sobie te pH dobierać. Więc jak widać, mamy tutaj trochę płynów, które mieszamy i tak to się dzieje. Możemy to robić ręcznie, możemy to robić w domu spokojnie, możemy sobie zbudować doniczkę, do której będziemy to wszystko sobie wkładać, takie podkłady mineralne, będziemy je zalewać. Potem takie podkłady mineralne możemy wkładać albo do większych podkładów mineralnych, tak jak mam tutaj. Lub możemy je umieszczać w różnych podkładach na przykład czegoś takiego jak kramzyt. Mamy także tutaj, mogę pokazać, jak wygląda perlit. O, tak wyglądają kamyczki perlitu. Możemy wkładać nawet do włókna kokosowego i do trochę większych doniczek. Tutaj taka drukowana prawie. I możemy to sobie dalej rozwijać, taką naszą oprawę hydroponiczną, prawda, w domu. Jest to bezglebowe, nie potrzebujemy działki, nie potrzebujemy grządki, możemy to robić w bloku, w mieszkaniu, taką uprawę hydroponiczną, tak jak mówię. Czym się różnią te wszystkie tutaj uprawy właśnie hydroponika, bioponika, akwaponika i aeroponika? W hydroponice, o której teraz właśnie tutaj wspominałem, korzystamy z nawozów mineralnych głównie, tak? To wszystko to są nawozy, gdzie mamy te wszystkie pierwiastki. Możemy oczywiście kupić sobie te wszystkie pierwiastki osobno, są dostępne i możemy je mieszać z wodą, najlepiej wodą destylowaną lub wodą odpowiednio demineralizowaną. Jeśli byśmy chcieli taką kranóweczkę wlać, no to musimy ją zdemineralizować i dopiero możemy ją mieszać z tym, co my mamy, bo nie chcemy uzyskać no, niepożądanych mieszanek, na przykład z chlorem, prawda, który jest w naszych rurach gdzieś tam. No i to mamy głównie nawozy mineralne w hydroponice. W bioponice mamy nawozy bardziej pochodzenia organicznego. I tutaj ciekawym sposobem hodowli roślin, tutaj hydroponika, tak wygląda właśnie taka hydroponika jeszcze na zdjęciu w tym koszyczku. Te korzenie, jak widać, sobie już mogą potem zwisać do wody. Nie musi być to jakkolwiek dalej utrzymywane w glebie. Ważne, że ta roślina ma jeden tutaj punkt zaczepienia, czyli taka przykładowa, duża już hodowla hydroponiczna. Ale tutaj mamy właśnie akwaponikę, czyli mamy tutaj nawóz, powiedzmy, organiczny pochodzenia no, zwierzęcego, czyli z ryb. Ryby sobie żyją pod naszymi roślinami, ładnie tworzą razem z roślinami nasz mały ekosystem, gdzie mamy nawóz pochodzenia zwierzęcego z ryb, to co one wydalają. I tym nawozimy nasze rośliny. Rośliny za to dają świetne
miejsce do życia i także do pożywienia dla ryb, więc tworzy się takie małe właśnie ekosystemy rośliny ryby. Co też jest moim zdaniem i jest na to kilka też prac, że może być to też świetna przyszłość na planetach, to tylko trzeba tam jakoś dostarczyć póki co jeszcze ryby, ale to pewnie trochę przyszłości do takich zastosowań w przestrzeni. No ale wracając do tej tutaj hydroponiki, no to jest ona, jak widać, idealna, bo możemy świetnie zaplanować naszą przestrzeń, jak będziemy to uprawiać. Prawda, nie ogranicza nas płaski teren na polu, tylko możemy sobie to hodować jak chcemy. Możemy hodować jedno nad drugim, możemy hodować powiedzmy w kolejnych piętrach i takich płaskich, więc konstrukcje nas tutaj nie ograniczają. Wystarczy, żeby doprowadzić rurki z tym wszystkim, co wymieszaliśmy tym roztworem, żeby dostarczyć światło, no i potem można już sobie to ładnie zbierać, patrzeć tylko, czy nasze wszystkie parametry są w normie, prawda? Mamy jeszcze tutaj oczywiście aeroponikę, to taka ciekawostka, jest to sposób, gdzie bardziej niż te rośliny są zanurzone w roztworze, są powiedzmy utrzymywane w miejscu w powietrzu i są rozpylane tam te wszystkie pierwiastki razem z wodą pod tymi roślinami, więc mamy taką mgiełkę tam unoszącą się co jakiś czas, która żywi nasze rośliny. Więc tak wygląda aeroponika. Proszę, chciałem się trochę napić. I uprawy bezglebowe właśnie jak wyglądają na ziemi teraz. Dzięki tym zaletom, o których powiedziałem, czyli temu właśnie, że możemy sobie to robić tak, a nie inaczej, ma to świetny wpływ na powiedzmy możliwości dostarczenia żywności, gdzie tylko się da i prowadzenia upraw, gdzie tylko się da, prawda? Skoro zrobiliśmy już uprawy na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, skoro zrobiliśmy już uprawy na Księżycu, no to wiemy, że uprawy da się robić prawie wszędzie. Te technologie przeplatają się właśnie mocno z technologiami na Ziemi, które teraz bardzo mocno się rozwijają i tutaj jest przykład firm, które korzystają z tych możliwości i z tych technologii związanych właśnie z hydroponiką. Tutaj Growing Underground jest to firma działająca pod Londynem, nie w Londynie, można by powiedzieć pod Londynem. Wykorzystali schrony bombowe pod Londynem, ażeby właśnie tam uprawiać rośliny, które dostarczają do góry nad podziemia do miasta. Jak widać, no tutaj się kojarzy już mocno z jakimiś pomysłami właśnie na kolonie pozaziemskie, gdzie mamy właśnie podziemne tunele, gdzie możemy spokojnie uprawiać rośliny. Nie potrzebujemy tego robić z dostępem do światła. Możemy to zrobić w tunelu, bo jak widać mamy tutaj uprawę piętrową, prawda? Mamy tutaj kolejne piętra dopasowane do kształtu naszego schronu. Te uprawy są, więc możemy sobie w takich okolicznościach spokojnie uprawiać rośliny i faktycznie sprzedają je. Mamy tutaj firmę, chciałem pokazać Local Roots, myślę, że nie robię zbytnich reklam, ale to tutaj firma ze Stanów Zjednoczonych, gdzie właśnie dzięki już opanowanych tych technologiach związanych z tym, jak sobie zbudować taką małą farmę, można powiedzieć, hydroponiczną. Zamykają je w kontenerach. Na górze kontenera jest panel solarny, żeby to zasilić. No i możemy dostarczyć tak naprawdę małą uprawę roślin gdziekolwiek, prawda? W środek miasta możemy wstawić bach, jest uprawa roślin. Nie musimy szukać zbytnio jakiejś dużej działki, terenu, którego możemy, gdzie możemy wjechać jakąś maszyną rolniczą, tylko stawiamy to w środku miasta i możemy już zbierać tam sałatę, prawda? Podłączamy to tylko do naszej sieci i to kanalizacyjnej i oczywiście doprowadzamy do tego wodę.
i sobie to działa i możemy stamtąd zbierać i sprzedawać na miejscu, prawda? Więc nie ma problemu. Ciężko na przykład też w jakichś miejscach, gdzie faktycznie byłoby o uprawy roślin, możemy wysyłać takie kontenerki i budujemy szybkie uprawy. Więc może taki kontenerek warto byłoby właśnie pomyśleć, żeby wysłać w przestrzeń czy na nasze nowe kolonie. Też ciekawa opcja. Tutaj firma Square Roots prowadzi coś bardzo podobnego, także wykorzystują kontenery lub nieużytki, na przykład stare fabryki, prawda? Stoi to nieużywane budynki, a budynki takie duże świetnie nadawałyby się na takie farmy, prawda? Prowadzi też taką właśnie firmę brat Elona Muska, z tego co pamiętam, więc no jak widać też blisko gdzieś tutaj gałęzi kosmicznej Square Roots. Więc no, tutaj jest hodowla, widać, wykorzystana wertykalna, gdzie są zbiory roślin, które rosną sobie tak piętrowo. Jak widać, wykorzystanie przestrzeni jest niesamowite. Wykorzystujemy i płaszczyzny, jeśli chodzi o to, co jest na ziemi, i lecimy do góry, oraz ściany tak samo. Wszystko jest dla nas. I tutaj podsumowując, takie korzyści z upraw bezglebowych. Możliwość upraw wszędzie, tak jak wspominałem. Dostępność lokalnych produktów, no bo jednak to jest też teraz ważne, żeby nasze pożywienie zostawiało jak najmniejszy ślad węglowy, prawda? Więc nie musimy tego ani zbytnio konserwować, jakichś warzyw, czyli jakichś oprysków, które zapewnią im dłużej świeżość po wykopaniu i przewiezieniu, albo ucięciu i przewiezieniu. Więc nie musimy tego pakować, przewozić, tylko sprzedajemy prosto z kontenera w środku miasta. Czemu nie? Więc ma to pozytywny wpływ na pewno na nasze środowisko, że możemy sobie mniej wody zużywać, możemy to hodować bardziej lokalnie, czyli nie musimy też tracić jednak zasobów na transport. No tutaj właśnie zaraz punkt niżej, mniejsze zużycie wody w porównaniu do upraw glebowych. Łatwość kontroli warunków uprawy. Tutaj zaraz będę o tym mówił, ponieważ wiąże się to z tym, że takie coś możemy automatyzować, tak? To jest tutaj ważny temat, bo taką hodowlę zdecydowanie łatwiej jest nam automatyzować. I zaraz to będę o tym mówił właśnie w kwestii tej małej uprawy. I mniejsze zapotrzebowanie na herbicydy i pestycydy, no nie jest to wystawione w takim kontenerze na takie warunki, na jakie jest wystawione nasze pole uprawne na ziemi, gdzieś tam w polu. Mówimy tutaj o klasycznej uprawie roślin, gdzie no jest na wiele rzeczy narażonych na grzyby, owady i tak dalej, tak dalej, różne choroby zagrażają naszym roślinom. Tutaj troszeczkę łatwiej jest uzyskać właśnie sterylność, można powiedzieć, tego wszystkiego, gdzie mamy to czyste. Jeśli dbamy o to, nie mamy na przykład naszych minerałów, mieszanki z wodą wystawionej na promieniowanie UV, no to nam się glony nie zrobią. No musimy oczywiście uważać na jakieś pleśń i tak dalej, bo mamy wilgoć, ciepło, więc fajne warunki, ale jeśli zachowujemy odpowiednią sterylność tego, a możemy w takich zamkniętych obiektach tak zrobić, to mamy zdecydowanie łatwo to wszystko wyhodować i nad tym zapanować. I teraz przechodzę powoli do automatyzacji w warunkach domowych, bo chciałbym tutaj się skupić nie tylko na takiej automatyzacji w takim przemysłowym środowisku, ale w automatyzacji nawet, jak widać, w domach, bo coraz więcej pojawia się takich projektów, gdzie myślimy, no w sumie to fajnie by było, żeby każdy mógł sobie trzymać małą taką grządkę, nawet w mieszkaniu. Nawet w małej przestrzeni w domku nie musi wychodzić na dwór, przekopywać tam swojego ładnego ogródka na warzywniak. Nie musi się ograniczać tylko do pory roku, w której występują dane rośliny, czyli musi
od wiosny do jesieni zrobić dany cykl, tylko może się troszeczkę tutaj luźno poruszać z czasem, kiedy te rośliny sobie wysiewa, kiedy je zbiera. Jest to, powiedzmy, taka dziedzina interdyscyplinarna, międzydyscyplinarna. Wiąże się to oczywiście z dziedziną automatyki, elektroniki oraz elektrotechniki, oprogramowania, botaniki oraz rolnictwa. No ja tutaj jestem bardziej z tych pierwszych trzech dziedzin, specjalistą z tych dwóch dziedzin. No jestem zdecydowanie mniej tutaj, ja bardziej zbieram sobie tylko materiały do tego, co potrzebuję tutaj wyhodować. Więc tworzę właśnie projekt takiej automatyzacji, tego tutaj jeszcze raz pokażę, projektu Klarni, gdzie hoduję sobie roślinki, nie tylko w uprawie bezglebowej, ale także glebowo tutaj rozwijam. Przygotowuję to wszystko sobie. Schemat takiego urządzenia jest dość prosty, no bo szklarnia, czy growth box można to nazwać, no, świeci tam światło, ale nie świeci ono się tam cały czas, prawda? Takie urządzenie posiada jakiś swój mały mikrokontroler. Są to często takie, tutaj może na kamerze pokażę. Takie płytki różne, które ma, tak wyglądają, takie płytki z mikrokontrolerami już na sobie. Często są to płytki, tak jak tutaj Arduino, za paręnaście złotych tak naprawdę, które są niejako właśnie przez nas programowane i są takim mózgiem tego naszego urządzenia, które ma zautomatyzować nam naszą uprawę roślin. Czyli ten mikrokontroler, tak jak tutaj jest narysowane, ma na sobie oprogramowanie. Podłączone są do niego różnego rodzaju czujniki, które właśnie mają za zadanie sprawdzać nam te parametry, o których wcześniej wspominałem, czyli na przykład pH. Tutaj mogę jeszcze raz pokazać na kamerce, na przykład zbudowany przeze mnie pH metr. Tutaj jest do pomiaru pH właśnie. Mikrokontroler, sonda pH i możemy sobie robić pomiar pH. Mamy takie czujniki jak, tutaj pokażę, EC metr, do pomiaru właśnie zasolenia naszego roztworu, prawda, żebyśmy mogli to wszystko pomierzyć. Mamy różne czujniki, mamy elementy wykonawcze. Często są to, tutaj widać, przekaźnik, dzięki któremu możemy sterować różnego typu elementami wykonawczymi w naszej uprawie. Są to najczęściej właśnie żarówki, które tam widzimy. Mamy tam, jeśli chodzi o mój groovebox, oczywiście wiatrak. Mamy różnego typu pompy. Tutaj na prezentacji to jeszcze piszę, czujniki, jak widać, które możemy mieć, oraz elementy wykonawcze. No i jest tego naprawdę dużo i wszystkie te rzeczy, o których opowiadałem, o które musimy zadbać, możemy automatyzować. I to jest także ważne, jeśli chodzi o naszą eksplorację przestrzeni bezpiecznej, ponieważ takie farmy prędzej czy później staną się totalnie bezobsługowe dzięki właśnie takiej automatyzacji, prawda? Będziemy mogli sobie sprawdzać, jaką mamy tam temperaturę, wilgotność powietrza, będziemy mogli widzieć, czy natężenie światła jest odpowiednie, poziomy cieczy są w zbiornikach odpowiednie, czy nam się nic nigdzie nie wylało, mamy czujniki zalania. Tutaj ciekawym punktem jest kamera i analiza obrazu, ponieważ jak zaraz tam dam do siebie kontakt, na moim kanale YouTube troszeczkę prezentuję tych właśnie różnych czujników, jak one działają i prowadziłem także niedawno rozmowę z osobą, która też pracuje jako inżynier oprogramowania PSI i przygotowała swój projekt właśnie hodowli takich roślin, gdzie wykorzystała kamerę i analizę obrazu do sprawdzania, czy roślina się rozwija. Więc analizuję, ok, zwiększa się ta roślina, możemy sobie spokojnie w obecnych czasach analizować obraz na tyle, że stwierdzamy, tak, w sensie nasz komputer stwierdza, czy układ elektroniczny, tak, ta roślina powiększyła swoją strefę zieloną, powiedzmy obszar zielony, jest tej rośliny więcej, więc zaczyna się dobrze rozwijać. O, na przykład tutaj jest jakieś zabrązowienie,
czyli tutaj prawdopodobnie dochodzi do jakiejś choroby. O, tutaj jest coś, co zaczyna zmieniać kolor z zielonego na czerwony. Tutaj prawdopodobnie robi się mały pomidorek na naszym krzaczku pomidorowym. Osoba, którą rozmawiałem, właśnie którą możecie tam znaleźć wywiad na moim YouTubie, użyła jeszcze też uczenia maszynowego do tego. To też jest gałąź, która się teraz mocno rozwija. I właściwie ta maszyna uczy się, co jest dobre dla rośliny, a co jest złe, prawda? My tutaj bazujemy na jakichś wartościach, ale nie musimy tylko tego robić z naszego doświadczenia i takiej książkowej wiedzy. Czasami możemy dać maszynie się po prostu nauczyć, co jest dobre, prawda? Skoro potrafi sobie zanalizować, czy nasza roślina się rozwija, no to potrafi także dzięki tym elementom wykonawczym tutaj odpowiednio sterować całym tym naszym systemem i stwierdzać, no dobra, to chyba jednak takie użycie oświetlenia duże było złe dla rośliny, trzeba to skorygować. Ponieważ oczywiście właśnie te oświetlenie na noc trzeba wyłączać, roślina mimo tego, że no, fajnie lubi zawsze słońce, powinna mieć odpowiedni cykl jednak zachowany dnia i nocy. I to tutaj też się zaczyna robić skomplikowane, ponieważ cykl ten dnia i nocy oraz to, jakie ilości tych soli mineralnych potrzebuje roślina, zmienia się z wiekiem rośliny. Na początku potrzebuje innej mieszanki, innego na przykład stosunku dnia i nocy, a kiedy chcemy, żeby już faktycznie kwitła i dawała owoce, no to będzie to troszeczkę inny stosunek dnia i nocy i będzie na przykład inna mieszanka pierwiastków oraz soli mineralnych dla właśnie pobudzenia naszego kwitnienia oraz żeby te owoce na nasze plony były jak największe, prawda? No i takie urządzenia potrafią tymi wszystkimi elementami wykonawczymi, czyli żarówkami, ogrzewaniem, nawilżeniem powietrza, wentylacją, pompami, które będą pompami dostarczały wodę, pompami perystaltycznymi, które będą dostarczały nawozy, zasterować, rozprowadzić to odpowiednio po zbiornikach, gdzie mamy te nasze uprawy hydroponiczne, dzięki na przykład zaworom ładnie sobie to rozprowadzić, więc nasza automatyzacja jest dzięki tym wszystkim urządzeniom bardzo uproszczona i możemy sobie to wszystko tak naprawdę zaprogramować, zbudować z tych wszystkich elementów, które tutaj także pokazywałem, no i korzystać, prawda, zbudować taki sterownik. Taki sterownik właśnie tak też przygotowuję podczas nawet live'ów na moim blogu, gdzie razem z oglądającymi buduję sterownik do mojej szklarni tej tutaj, żeby ją jak najlepiej zautomatyzować i uprzyjemnić życie roślinkom. Nie jest to wcale trudne, nie jest to o dziwo tak bardzo kosztowne, prawda? Trzeba na początek oczywiście zainwestować jakieś tam nawozy, środki pH+, pH-, ale no, czy do roślin tutaj zwykłej doniczce także nie potrzebujemy nawozów, no prędzej czy później też potrzebujemy nawozy i tak dalej, więc nie jest to tak trudne do rozpoczęcia. Szklarnia nie jest jakimś takim tutaj, czy growth box, jakimś takim wielkim wyzwaniem. To też zbudowałem własnoręcznie, więc wszystko się da zautomatyzować w domu. Można zacząć od zwykłej fasolki w jakimś podkładzie mineralnym za złotówkę, czy na przykład w zestawie z IKEA nawet. Oni też widziałem, że promują hydroponikę. Można sobie kupić taki mały zestaw do rozpoczęcia takiej uprawy i pobawić się trochę w takiego, powiedzmy, rolnika przyszłości, który przy jak najmniejszej ilości tych wszystkich materiałów wejściowych potrafi się wyżywić, gdzie próbujemy to jak najwięcej zautomatyzować, no bo jednak czas w kosmosie szczególnie no, jest bardzo ważny, prawda? Mamy mało ludzi tam póki co i czas każdego z osób przebywających w przestrzeni na stacji, czy w przyszłości w bazach,
czy to na Księżycu, czy na Marsie, jest bardzo ważny, więc pełna automatyzacja tego procesu jest bardzo ważna. No i tak jak mówiłem, możemy sobie fasolkę wrzucić do doniczki, z takim podkładem mineralnym zalać, włączyć jedną lampkę póki co, mieć do tego timer, taki zwykły do gniazdka, jak znajdziemy w każdym takim gdzieś markecie budowlanym, który będzie nam włączał i wyłączał światło nad naszą fasolką o odpowiednim czasie i powoli coraz bardziej patrzeć na wszystkie parametry otoczenia, mierzyć je, które wpływają na rozwój naszej fasolki i coraz bardziej to automatyzować. Wszystko jest do zrobienia w warunkach domowych tak naprawdę. To byłoby na tyle, jeśli chodzi o moją prezentację. Tutaj jeszcze podziękuję wspierającym projekt tej szklarni. Tutaj Botland, Kamami, Print Me, Solid Expert, Farnell oraz mój blog Inżynier Domu. Tutaj znajdziecie link na górze do kliknięcia. Teraz mam nadzieję, że widzę, chyba tutaj jest jakiś link przez Dominika udostępniony, gdzie możecie wszędzie sobie tam wejść na tego YouTube'a, zobaczyć, jak działają te czujniki, jak je oprogramować, jak wygląda proces budowy takiej szklarni, gdzie znajdziecie rozmowę a propos właśnie systemu uczenia maszynowego dla takiej szklarni. No i znajdziecie tam wiele moich części tej szklarni, gdzie na przykład muszę coś wydrukować, gdzie muszę coś zaprogramować i gdzie korzystam z elektroniki właśnie tych wspierających. I teraz, czy są jakieś pytania? Tutaj poproszę osobę moderującą. Ale już też widzę pytania. Czy w Polsce mamy przykład takich bezglebowych upraw? Na większą skalę na pewno są takie uprawy. Czy bym powiedział, jaka firma i gdzie postawiła taką uprawę, to tego nie jestem, tutaj nie mam takich informacji, gdzie takie są większe uprawy bezglebowe, ale jest to stosowane na całym świecie i w Polsce też są na pewno takie farmy, tylko trudno mi teraz określić, w jakim mieście i przez jaką firmę stosowane. Są jeszcze jakieś pytania? Super, super. Jeszcze mogę rzucić ciekawostkę, tak pomiędzy, że no, wszystko było tak naprawdę bardzo wcześnie zapoczątkowane. Nie wiem, czy wiecie, że pierwsze uprawy takie bezglebowe to w Babilonie już były stosowane, więc myślę, że teraz to wszędzie temat znany, chociaż teraz przyspieszył właśnie z powodu myśli o tym, że pora sobie hodować rośliny w domu, pora sobie hodować rośliny w przestrzeni. W takim razie dziękuję Ci, Ja Szymon. Również dziękuję. dziękuję tutaj Państwu za udział. Zachęcam oczywiście do udziału w kolejnych naszych warsztatach, które jeszcze trwają i będą jeszcze trwać. I oraz na kosmiczne spotkania, które też równolegle są prowadzone. Ciebie, Szymon, również na nie zapraszam. Skorzystam, skorzystam. Oczywiście, jeśli ktoś ma jeszcze większe pytania i chciałby porozmawiać o uprawach w Polsce, to tutaj zapraszam do kontaktu Inżynier Domu. Link na górze. Można podyskutować. Dziękuję bardzo. I...